Pograłem jakieś dwie godziny w Diablo 4 w otwartych testach, które potrwają od 24 do 26 marca. Tytuł ten ogrywałem na PlayStation 5. A teraz bez zbędnego przedłużania odpowiem na najważniejsze pytanie, które na bank zadaje sobie większość z Was: Czy najnowsza odsłona rogatego nadal ma klimat starego poczciwego Diablo? Tak, posiada ten klimacik, ale jest jego bardzo mało. Ale czy to źle? Uważam, że nie, bo marka ta i jej mechaniki powoli, ale coraz bardziej i sukcesywnie zestarzały się. Choć prawdopodobnie mój osąd w tej kwestii strasznie zaburza jedna rzecz. Ostatnie Diablo, w jakie grałem, to druga odświeżona odsłona Resurrected. Czyli staroszkolny hack and slash I jeśli zakończyłbym swoją przygodę na Diablo 3, to może różnic byłoby o wiele mniej i nie rzucałyby mi się tak w oczy. Ale zacznijmy od początku. Cut scenki na silniku gry. W poprzedniej odsłonie także występowały, ale ich reżyseria była na poziomie przedszkolnego przedstawienia. A teraz mamy pełnoprawne, świetnie wyreżyserowane przerywniki, gdzie kamera pokazuje akcje z przeróżnych kadrów, nie tylko z góry. Prezentuje się to obłędnie. I ta zmiana jest na plus. Jak jesteśmy już przy okazaniu akcji, to wydaje mi się, że podczas rozgrywki kamera jest ciut za nisko zawieszona od postaci, co powoduje, że widzimy mniejszy skrawek pola walki. Kamera przybliża się znacznie do bohatera, gdy wchodzimy do miasta czy budynków, w których mamy jakieś interakcje z NPC-tami. A że grafika w Diablo 4 jest śliczna, to jej efekt robi piorunujące wrażenie. I to raczej także jest na plus. Przejdźmy do walki i tu mam mieszane uczucia wobec tego aspektu gry. Stanowczo, w najnowszej odsłonie Diablo jest mniej przeciwników do ubicia, a przynajmniej w początkowych lokacjach. W poprzednich częściach atakowały naszą postać hordy przeciwników, a tu mamy raptem MAX4 plus jakiś boss. I przez ten zabieg nie czuje się, że nasza postać jest mocarna. Przeciwników ubija się znacznie wolniej. Może to także przypadłość pierwszych lokacji i później jest znacznie lepiej, i więcej przeciwników. Ale odnoszę wrażenie, że może to kolejna zmiana w tej odsłonie, jak spienie na potworach odejdzie na dalszy plan i doświadczenie będziemy głównie zdobywać wykonując zadania. Przejdźmy dalej. Interfejs. I tu muszę przyznać, że jest dosyć słabo jest mało intuicyjny, jest mnóstwo opcji i trzeba sporo czasu, aby to wszystko ogarnąć, zwłaszcza na padzie. W menu można znaleźć sporo opcji społecznościowych, jak gesty, handel czy gildie. I wszystko na to wskazuje, że ten aspekt będzie mocno rozwinięty w czwartej odsłonie. I jeśli nastawiasz się na tylko rozgrywkę dla pojedynczego gracza, to możesz się lekko zdziwić. Wspomnę tylko jeszcze, że polska czcionka wielokrotnie się nie mieściła w polach tekstowych i wyrazy były poucinane. Ale tu uroki bety. Choć w becie Diablo 2 Resurrected nie uświadczyłem takich błędów. A, i bardzo często zdarzało się, że w ogóle tekst nie był przetłumaczony. Co do stabilności rozgrywki, to nie miałem większych problemów. Przez dwie godziny ani razu nie wyrzuciły mnie serwery. Tylko te oczekiwanie na swoją kolej trwało około 15 do 20 minut, ale później już było z górki. I to jak na razie tyle. Jak program dłużej, to jeszcze przygotuję jakiś materiał z open bety testów Diablo 4. A, i nie wspomniałem o najważniejszym. Podczas testów mieliśmy do wyboru standardowych bohaterów do wyboru. Barbarzynicę, Czarodzieja, Łotrzyka i Druida. W każdej klasie postaci możemy wybrać płeć i możemy grać chłopem lub babą. Ok, to jak na razie tyle, do usłyszenia.